Kolejny raz somalscy kryminalni w zamrażarce znajdującej się w przeszukiwanym lokalu znaleźli narkotyki. W ostatnich tygodniach mundurowi z somalskich zamrażarek wyjęli łącznie 750 gramów amfetaminy. Niechlubnym rekordzistą w takim przechowywaniu narkotyku jest 27-latek, który w popularnym urządzeniu chłodniczym przechowywał aż 0,5 kilograma białego proszku. Młodego mężczyznę oczywiście zatrzymano. Sąd zdecydował o 3-miesięcznej sankcji w postaci aresztu tymczasowego, a finalnie pobyt za kratami w tym przypadku może wydłużyć się nawet do 10 lat. Choć dość szybko policja pochwaliła się sukcesem, to o możliwej wpadce nie pomyślał kolejny mieszkaniec Suwałk. Tym razem zamrażarka znajdująca się w mieszkaniu 36-letniego mężczyzny zawierała 200 gramów narkotyku. Właściciel zawiązanej na supałek torebki śniadaniowej zawierającej amfetaminę również został osadzony w areszcie tymczasowym, gdzie czeka na sporządzenie aktu oskarżenia. Jak się okazało, zamrażarka również nie była bezpieczną skrytką dla kolejnych 50 gramów tego samego narkotyku, tym razem należącego do 24-letniego Suwalczanina. Młodzieniec oczywiście podzielił los dwóch wcześniej zatrzymanych mężczyzn, czyli wylądował w areszcie tymczasowym, gdzie czeka na akt oskarżenia.